blisko 77 milionów złotych dla gmin i powiatów z subregionu wałbrzyskiego trafi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Największą kwotę w tym rozdaniu otrzyma miasto Kłodzko, ponad 4 miliony złotych na zadanie drogowe pod nazwą odbudowa ulic Hołdu Pruskiego i Wolności. Bardzo się cieszę, że z tych pieniędzy, które na Dolny Śląsk trafiły, czyli z ponad 139 milionów złotych, ponad połowa, ponad 76 milionów trafiają do subregionu wałbrzyskiego, bo to jest właśnie okazja, żeby nadrabiać zaległości. Oczywiście pieniądze trafiły do wielu gmin na terenie naszego subregionu. Największe dofinansowanie trafiło chyba, jeśli mówimy o miasta, to do Świdnicy, to w ogóle największe dofinansowanie na Dolnym Śląsku, bo ponad 9 milionów, ale szereg mniejszych gmin otrzymało również wsparcie. Rzeczywiście to bardzo cieszy, że mamy tutaj tak olbrzymie pieniądze skierowane bezpośrednio do subregionu wałbrzyskiego i tak olbrzymie pieniądze skierowane bezpośrednio do powiatu kłodzkiego. Rzeczywiście największą, jeśli chodzi o powiat kłodzki, promesę otrzymało miasto Kłodzko. Tutaj będzie przerabiana między innymi ulica Hołdu Pruskiego i Wolności. Oprócz tego dwie promesy trafiły do gminy Kłodzko. Powiat kłodzki otrzymał promesę na realizację przebudowy drogi Bierkowice-Łączna, ale mamy również promesy, które otrzymała gmina Radków, gmina Międzylesie, gmina Lądek-Zdrój. Także mamy szereg tutaj dróg gminnych, które na terenie powiatu kłodzkiego zostanie przebudowana. Mieliśmy spotkanie, na którym parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, ale samorządowcy z różnych opcji potrafią stanąć obok siebie, rozmawiać na temat konkretnych projektów, które realizujemy w Kotlinie Kłodzkiej, w powiecie kłodzkim. Tak chciałbym, żeby jak najszerszy konsensus był w Sejmie i żebyśmy nie tracili czasu na jałowe połajanki, tylko żebyśmy merytorycznie o konkretnych sprawach, które są do rozwiązania, które są istotne z punktu widzenia obywateli, rozmawiali. Tym razem z tego, co rozeznawałem i rozmawiałem z samorządowcami, to akurat miasto Nowa Ruda i gmina Nowa Ruda bodajże nie aplikowały o środki. Tu ja się bardzo cieszę, bo większość z tych samorządów, które aplikowały, otrzymały to wsparcie. Także tutaj nie można mówić o głównym kluczu, bo rzeczywiście większość beneficjentów otrzymało to dofinansowanie. Dzisiaj program został ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego na terenie kraju, również przez pana wojewodę Jarosława Obremskiego we Wrocławiu, także przelewy za chwilę zostaną zrealizowane i w zależności od stopnia dofinansowania między 50 a nawet 80% dofinansowania te kwoty już za chwilę trafią na konta beneficjentów. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także przyczynia się do poprawy poziomu życia mieszkańców.